Ta, trener Paweł. To numer o wszystkich chudych szczurach, których coraz więcej jest na siłowni i których trening bardziej przypomina rehabilitację niż budowanie sylwetki. Jedziemy z tym. 6 rano, zawsze pobudka, szybki prysznic, stresy przebiórka, wdech. Zaczyna truchtać, wydech. Bieg po pagórkach, jak na wieszaku, wisi koszulka, zawsze za luźna. Wiatrowa kurtka, kręci se kardio, zawsze do późna. Dwie prześcieradła na wszystkich łóżkach. Zawsze do pracy, leci rowerem, bidon na ramię, dzwonek na sterze. Tasem ktoś krzyczy, wypad frajerze, ścieżka jest z boku. Po co tu jedziesz, śmieją się z niego wszystkie laryski. Bo nie ma siły, podnieś walizki, straszy go roztęp, strasza odciski. Jedyny postęp to chudsze witki. Gdy bierze furę, spędne są pasy. Czujnik nie miga, za mało masy. Szuka na mecie, co na zakwasy. Ran Makedony, najlepsze czasy, 50 kilo na serię klaty. Prawie zabiło jak nosił blaty. Zamiast na wolne idzie na maty. Trening na gumach, na brzuchach kraty. To chudy szczur, siłowni najmniejszy. Bardzo chudy. Suchy jak wiór, ma małe bicepsy. Tak, ze 30 będzie. 60 kilo, waga plus ręcznik. Waga śmieszna. 40 kilo, targa na serii. Tak, na 5 powtórzeń. Zamiast nosić klapki, skarpety za kostki, to chodzi na treningi crossfit, wegańskie bary. Robi tam fotki jak zjawa z koleżką, sojowe pączki. Nie chce być duży, ty weź to rozpnij. Masa go nuci i ma chude rączki. Chwali się kratą, robi se fotki i coś tam pierdoli, że nie chce być mocny. Nie chce jeść mięsa, mówi, że przyszłość dla niego to tylko wegańska dieta. Straszna mu meta, straszne sterydy, choć często co weekend wjeżdża ta feta. Białko i kreta, żeby nie zrobić z siebie zbyt dużego faceta. Babcia na święta, znowu jest smutna, bo nie chciał dotknąć od niej kotleta. Ty szczur w siłowni najmniejszy. Zawiódł całą rodzinę. Suchy jak wiór, ma małe bicepsy. Chudziutki. 60 kilo, waga plus ręcznik. Da, da. 40 kilo, targa na serii. Jedziemy z tym. Jego opaska liczy kalorie, telefon, apka, wszystko ma modne. Nosi leginsy i krótkie spodnie, plus rękawiczki, ma być wygodnie. Jego trener, mniejszy od niego, też chce być chudy, więc to nic złego. Trening zdrowotny, robi z kolegą, rozciąga stawy, nie dba o ego. Woli cardio niż kilogramy, boi się karbo, zjada banany. Sojowe białko, wegańskie bary, w diecie tofu, nie kurczak kary. Rzeźba na wiosnę, plan doskonały, rano owoce, posiłek cały. Nie chce być duży, lubi być mały, wege mu służy na wąskie bary. Nie chce go żadna fajna kobieta, chciałaby każda, wystarczy meta. Koksów się boi, krostów na plecach i że na fałdzie zawiśnie keta. Ćwiczy na piłce, hejtuje bomby, zawsze na siłce lubi się mądrzyć. Wyśmiewa koksów, że jakieś głąby, wie co pół roku wymienia plomby. To chudy szczur, wysuszony, mocno na wiór. Nosi luźny strój, tak będzie zdrowo, mówi doktor. Bardzo się boi wielkiego chłopa, już na sam widok kupa w galotach. Myśli o diecie, nie o kłopotach, zwalnia maszynę, leci w podskokach. I tyle, mam nadzieję, że elegancko zostało wyjaśnione.